podziwem wysłuchuję tezy, która mówi, że należy traktować tak samo na przykład Niemcy jak Stany Zjednoczone. Dlatego, bo solidarność w zakresie działania przeciwko wspólnemu wrogowi jest obowiązkiem, który Niemcy właśnie teraz łamią. I szereg innych spraw tutaj jasno wprowadza mówi. Pan w błąd. Niestety pan wprowadził w błąd w swojej wypowiedzi. Totalnie. Można powiedzieć, że całe zaopatrzenie robimy w jednym sklepie. Nie, nie całe. Prawie całe. To, co oni nie mają na półce, to idziemy wtedy gdzie indziej. Natomiast już sklep francuski sobie obraziliśmy, prawda? Ach, to właśnie bardzo interesujące, co pan... Proszę, panowie, bardzo bym prosił... Ja panu nie przerywam. Przepraszam, ja panu nie przerywam. A nie opowiadanie o bezpieczeństwie i jednocześnie wychylanie się przed szereg w każdej możliwej sprawie. To jest zachowanie idiotyczne i groźne. Panie pośle, panie przewodniczący, panie prezesie, znaczy naprawdę jestem trochę przerażony. Zaczniemy od tematu, którego jutro jest rocznica już 11, czyli śmierci Andrzeja Lepera. Konfederacja chce tą sprawę znowu przywrócić do debaty publicznej. W związku z tym najpierw pytanie do pana posła Bosaka, czy właśnie ta sprawa powinna być przywrócona i czy ona jest wyjaśniona? Znaczy, wniosek, który przedstawili nasi posłowie, nie sprowadza się do debatowania, on się sprowadza do konkretnego postulatu, to znaczy ustanowienia komisji, specjalnej komisji śledczej, która wyjaśni wszystkie okoliczności związane ze śmiercią byłego wicepremiera Andrzeja Lepera. Związane jest to z powszechnym dosyć przekonaniem, co pokazują sondaże, kilkadziesiąt procent Polaków jest przekonanych, że nie było to, że tak powiem, samodzielne samobójstwo. Wiemy, że nie jest to jedyna publiczna osoba, co do której śmierci są poważne wątpliwości. Postać tak zwanego seryjnego samobójcy, czyli podejrzeń związanych z ważnymi osobami pełniącymi istotne funkcje w państwie, że ktoś im pomógł rozstać się z tym światem, jest, można by powiedzieć, stałym wątkiem takiego drugiego obiegu debaty publicznej. My uważamy, że takie sprawy trzeba traktować poważnie. Jeżeli są wątpliwości, trzeba je wyjaśnić. Dlatego przedstawiliśmy wniosek w sprawie powołania komisji śledczej w tej sprawie. Liczymy na to, że posłowie innych partii politycznych ten wniosek podpiszą i będzie możliwość sprawdzić wszystkie okoliczności tej śmierci, bowiem tak się dziwnie w Polsce składa, że ci, co popełniają samobójstwa, a pełnią istotne role publiczne, zwykle popełniali je w piątek, a w weekend nie pracują prosektoria. I to samo pytanie do pana marszałka Macierewicza. Tak, to jest bardzo ważna sprawa. Kwestia morderstw, z którymi mieliśmy do czynienia także w ciągu ostatnich 30 lat, jest niesłychanie istotna. A podjęcie sprawy śmierci pana marszałka Lepera, bo warto pamiętać, że taką jedną z najbardziej dramatycznych kwestii, które on podniósł, to była sprawa nieuczciwości całej grupy posłów, który wyliczał w tym pana Tuska jako wicemarszałek Sejmu w swoim przemówieniu. Wtedy doszło do właśnie jego usunięcia z tej funkcji i takich działań przeciwko niemu. Więc to jest oczywiście ważne, ale warto pamiętać, że tego typu dramatów było nieporównanie więcej. Dziwi mnie, że panowie nie pomyśleliście o księdzu Niedzielaku czy księdzu Zychu. To są księża, którzy zostali zamordowani w trakcie trwania obrad Okrągłego Stołu. To jest rzecz nie mniej istotna. W związku z tym jest problem, czy chodzi o to, żeby naprawdę wyjaśnić, co się działo w ciągu tych ostatnich 30 lat, jeżeli chodzi o morderstwa, czy chodzi o jakąś szczególną sprawę i szczególny kierunek działań politycznych. Bo moim zdaniem to, co powinno być zrobione, jeżeli ma być powołana taka komisja, to ona powinna dotyczyć tych głównych śmierci, które mają podejrzenia, że były w istocie morderstwami. I sądzę, że sprawa księży, Zycha i innych jest sprawą kluczową i ona musi być wyjaśniona. Mógłbym powiedzieć tak, a pan jest człowiekiem młodym, ja już troszeczkę starszym. Chciałbym, żeby przed końcem mojego życia kwestia śmierci tych księży została wyjaśniona. To jest, myślę, nasz obowiązek i liczę na wasze wsparcie w tej materii. Można
ma wiele możliwości, narzędzi, ale ad vocem, bardzo proszę. Pozwolę sobie odpowiedzieć. Po pierwsze, uważam, że uwagi na temat wieku są nie na miejscu wobec człowieka, który skończył 40 lat w tym roku, że jest człowiekiem młodym. Z szacunkiem. Ja nie, że jest pan młody, raczej jako wyraz szacunku do pana, nie odwrotnie. Natomiast uważam, że tego typu uwagi mają lekko protekcjonalny charakter. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię merytoryczną, czyli rozszerzanie, to znaczy po pierwsze moim zdaniem w kwestii księdza Zycha i księdza Niedzielaka nie ma wielkich wątpliwości, że zamordowali ich komuniści. Wątpliwości są w przypadku śmierci Andrzeja Lepera, czy to było samobójstwo, czy to było morderstwo pozorowane na samobójstwo. Ja sam mam te wątpliwości, nie przesądzałbym żadnej z wersji. Natomiast w przypadku księdza Zycha i księdza Niedzielaka, podobnie jak w przypadku księdza Popiełuszki, zdaje się, że jest pewne, że stały za tym komunistyczne służby specjalne, które, można powiedzieć, czyściły sobie teren przed zrobieniem tak zwanej transformacji, w ramach której przedstawiciele starego reżimu spadli na cztery łapy i uwłaszczyli się, szczególnie w sektorze finansowym, biznesowym, zachowując władzę, ale wyzbywając się odpowiedzialności za rządzenie, zachowując władzę na poziomie tym majątkowym czy służb specjalnych. Natomiast byłbym bardzo ostrożny z takim rozszerzaniem działania jednej komisji śledczej, bowiem rozszerzanie zakresu działania komisji śledczej jest idealnym sposobem na to, żeby temat rozwodnić. Pańska partia, czyli Prawo i Sprawiedliwość, zastosowało tą metodę z powodzeniem ostatnio, kiedy była propozycja posłów opozycji, żeby powołać komisję śledczą, by wyjaśnić nadużycia władzy ludzi odpowiedzialnych za służby specjalne ze stosowaniem systemu Pegasus. I odpowiedź PiSu była taka: dobrze, wyjaśnijmy to, ale rozszerzmy to na 10 albo kilkanaście lat, zajmijmy się i rządem Platformy, i rządem PiSu, zajmijmy się wszystkimi podsłuchami. To jest idealny sposób i myślę, że pan jako były szef służb specjalnych wojskowych doskonale zdaje sobie sprawę, że jest to idealny sposób na to, żeby rozwodnić temat, zajmować się w nim nieskończoność i do niczego nie dojść. Nie, tak nie jest. Nawiasem mówiąc, nie tylko wojskowych, ale także cywilnych w latach, na początku lat 90. nimi też kierowałem. Myślę, że jednak jest inaczej i dobrze by było, gdyby pan pamiętał, iż pan Leper, można powiedzieć wokół pana Lepera, obecność ludzi z drugiego zarządu sztabu generalnego i później WSI była bardzo istotna i wpływy tych ludzi były w tamtym środowisku bardzo istotne. Dlatego też myślę, że mamy tutaj do czynienia właśnie odwrotnie niż pan mówi, z ciągłością działania morderstw przeciwko ludziom, którzy służbom w danym momencie przeszkadzali. To nie jest tylko kwestia okresu przed powołaniem tam rządu mazowieckiego czy tak dalej. To jest także kwestia późniejszych działań i późniejszego funkcjonowania państwa polskiego. Jedna z ważniejszych spraw, gdy mówimy o polskim bezpieczeństwie, i dlatego trzeba to w całości wyjaśnić. Nie widzę powodu, dlaczego by to nie było możliwe, jeżeli się co do tego zgodzimy, jeżeli powołamy kompetentną komisję, która naprawdę będzie chciała wyjaśnić tę strukturę morderstwa w Polsce po roku 1989. Pojawiają się nowe zagrożenia, ale również nowe możliwości. W związku z tym, jak Polska powinna w ramach tak dynamicznych zmian postępować? Czy stać się częścią jakiegoś bloku politycznego, czy podtrzymywać jakiś swój udział w bloku politycznym, w różnych sojuszach, czy też tworzyć własny? I na początek pan Antoni Macierewicz. Polska tworzy własny blok polityczny, przynajmniej od roku 2015, i to jest oczywiście Europa Środkowa, to jest Trójmorze czy Międzymorze, to już w zależności od tego, jak kto przywołuje, czy tradycje jeszcze z okresu II Rzeczpospolitej, czy też wyłącznie odwołuje się do bieżącej sytuacji. I to jest fundament naszego bezpieczeństwa wtedy, kiedy myślimy o tym, żeby faktycznie umocnić i zagwarantować nam niepodległość, oczywiście Trójmorze w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. To daje nam gwarancję wydobycia się z tego układu, który od 300 blisko lat niszczy Polskę, czyli bycia między Rosją i Niemcami. Jeżeli nie znajdziemy rozwiązania na
przezwyciężenie tego właśnie układu, to będziemy po prostu nieustannie niszczeni, tak jak byliśmy w przeszłości. Tak więc powtarzam raz jeszcze, Europa Środkowa, zwłaszcza teraz po wstąpieniu do NATO Szwecji i Finlandii, daje rzeczywiste możliwości przecięcia i uniemożliwienia sojuszu rosyjsko-niemieckiego, który jest największym polskim niebezpieczeństwem. To zarówno Dmowski, jak i Piłsudski do tego nie mieli wątpliwości. Sojusz Rosji z Niemcami to jest katastrofa dla niepodległości państwa polskiego. Przeciwstawienie się temu jest możliwe tylko wtedy, jeśli zbudujemy własny układ geopolityczny właśnie Europy Środkowej, no i oczywiście w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi ze względu na możliwości militarne, polityczne, jakimi dysponują Stany Zjednoczone, przy wszystkich uwarunkowaniach, z którymi trzeba się czasami rzeczywiście zetrzeć skutecznie i móc przeciwstawić różnym zachowaniom, które mogą ograniczyć nasze możliwości sojusznicze. Ale powtarzam jeszcze raz, Stany Zjednoczone, Europa Środkowa, to jest punkt odniesienia. Za to, gdy pan mówi o obecnych rozszerzaniu przez Rosję oddziaływania politycznego, taką funkcję ma Serbia i Kosowo, taką funkcję ma sprawa Armenii, to raczej musimy powiedzieć nie tylko o tym, że się robi większy zakres zagrożeń, tylko że Rosja próbuje odsunąć zaangażowanie Stanów Zjednoczonych od obrony Europy i taka jest funkcja tych właśnie działań, z którymi mamy teraz do czynienia. Tak na to należy patrzeć. Ale powtarzam jeszcze raz, Europa Środkowa to jest punkt odniesienia wraz z sojuszem ze Stanami Zjednoczonymi. I to samo pytanie z naciskiem na to, czy właśnie między może być taką odpowiedzią dla Krzysztofa Bosaka. Zacznijmy od tego, że ład światowy ulega dynamicznym zmianom i o ile, nie wiem, kilkanaście czy dwadzieścia kilka lat temu mogło się wydawać, że świat zachodni w tym takim układzie euroatlantyckim dominuje i mamy resztę krajów tak zwanego globalnego południa, trzeciego świata, rozwijających się, różnych terminów używano w gospodarce, wydawało się, że sytuacja jest poukładana, państwa zachodnie czerpią korzyści z globalizacji, natomiast pozostali aktorzy gdzieś do tego ładu światowego opartego na pewnych regułach tak zwanego liberalnego porządku międzynarodowego się będą dopasowywać. Tak dzisiaj widać już, że to jest przeszłość. Różnie jest to opisywane. Mówi się o zmianie światowego układu wpływów, mówi się o nowym koncercie mocarstw, mówi się o rywalizacji amerykańsko-chińskiej, o przywództwo, mówi się o ambicjach krajów BRICS. Natomiast ostatecznie to się wszystko sprowadza do słabnięcia kluczowego wskazanego tutaj sojusznika, czyli Ameryki, które jest ciągle najsilniejszym państwem na świecie. Natomiast słabnie relatywnie i to wystarczy spojrzeć w statystykę gospodarczą, żeby to widać. I do rewizjonizmu w zakresie porządku międzynarodowego państw, które mają ambicje i zasoby, takich jak w szczególności Chiny, ale dotyczy to w pewnym stopniu także Indii. No i widzimy w tej chwili, że bardzo wyraźnie to dotyczy Rosji. Co do tego, jak interpretować dokładnie działania Rosji, są jakby różne szkoły. Wydaje mi się, że najtrafniejsze jest to, że jest to słabnące mocarstwo, które agresywnie broni się przed swoim słabnięciem i chce grać powyżej swoich możliwości, dlatego gra bardzo agresywnie. I teraz w tym układzie Polska powinna umieć jakby zadbać o swoje bezpieczeństwo i prawidłowo odczytać swoje interesy. I w mojej ocenie to, co chyba najważniejsze, to jest po prostu nie pchać palców między drzwi. To znaczy odbywają się globalne konflikty i rolą Polski nie jest być pierwszym obszczekującym globalnych graczy i wychylającym się z tą przysłowiową szabelką po to, żeby brać na siebie to iskrzenie, jakie odbywa się pomiędzy globalnymi mocarstwami. I widać wyraźnie, że jest oczekiwanie, żeby Polska się w ten sposób zaangażowała.
Jako przykład tego możemy dać amerykańskie oczekiwanie, żebyśmy ustanowili prawodawstwo wykluczające zupełnie z naszego rynku chińskich dostawców elektroniki. Prawie żadne państwo europejskie nie przyjęło tego typu regulacji. Ambasador amerykańska już na szczęście przeszła, naciskała, potrafiła absolutnie bezczelnie naciskać na polski rząd, żebyśmy takie przepisy niekorzystne dla siebie, uzależniające nas od konkretnych dostawców, przyjęli wbrew własnym interesom. Inny przykład to pchanie Polski do zaangażowania w konflikt na Ukrainie powyżej swoich możliwości, czego świadectwem jest na przykład wydanie polskiego uzbrojenia bez przekazania Polsce zamienników jak do tego momentu i w zasadzie publiczne ośmieszenie władz naszego kraju poprzez upublicznienie sporu o to, że jakieś inne kraje miały nam to zastąpić, ale się nie wywiązują ze zobowiązań. Nie mogę się zgodzić z tym, że Polska tworzy trwały blok polityczny Trójmorza czy Międzymorza. Taki blok w zasadzie nie istnieje. Mamy wyłącznie spotkania międzynarodowe w tym szczycie, ale to, że państwa się spotykają, to nie znaczy, że tworzą jakikolwiek blok. Nawet najbliższa Polsce Grupa Wyszehradzka tak się politycznie podzieliła, że premier Morawiecki już oficjalnie to ogłosił, że drogi Polski i Węgier się rozeszły, a już wcześniej były ogromne problemy, żeby uzgodnić jakiekolwiek wspólne cele polityczne między Polską, Węgrami, Słowacją i Czechami. Jeżeli weźmiemy szerzej państwa Międzymorza tego bloku, to poza rozwijaniem połączeń infrastrukturalnych właściwie nie ma tutaj żadnej jedności, a aktorami, którzy to spinają, są Niemcy i Amerykanie. Czego świadectwem jest na przykład żądanie amerykańskie, żeby włączyć do projektu Trójmorza Niemców, co wybitnie nie leży w polskim interesie, bo to ma być projekt kontrniemiecki w zamierzeniu naszych władz. Drugim przykładem jest tego wstrzymanie finansowania projektu Trójmorza przez Amerykanów. Przecież Trójmorze miało swoje projekty infrastrukturalne rozwijać w oparciu o finansowanie amerykańskie, ale to finansowanie zostało utrzymane na śmiesznie niskim poziomie, przez co Trójmorze jest w zasadzie na forum międzynarodowym w tej chwili traktowane z przymrużeniem oka jako projekt będący wyrazem polskich ambicji politycznych, ale który skrzydeł niestety nie rozwinął. W tej sytuacji nazywanie Trójmorza fundamentem polskiego bezpieczeństwa jest całkowitym nieporozumieniem. Fundamentem polskiego bezpieczeństwa są nasze własne zdolności obronne i formalnie zawarte sojusze. I w polskiej debacie publicznej nagminnie myli się formalnie zawarte sojusze z mitomanią polskich polityków. Dla przykładu wielokrotnie Ukrainę czy Izrael nazywano polskimi sojusznikami, podczas gdy te kraje nigdy nie przyjęły na siebie żadnych zobowiązań w zakresie reprezentowania polskich interesów w sferze obronnej. Po prostu korzystały jednostronnie z naszych przysług, aż do momentu, kiedy te interesy na przykład z Izraelem w 2018 roku definitywnie się rozeszły. Więc ja bym stał na stanowisku, że rolę wspomagającą ma sojusz NATO. Jesteśmy tuż po szczycie NATO w Madrycie, gdzie pewne polskie oczekiwania zostały w tej nowej strategii uwzględnione, ale z drugiej strony pewne rzeczy, na których Polsce zależy, idą bardzo, bardzo wolno. Trzeba mieć tutaj realistyczne na to spojrzenie. I ostatnia rzecz, z którą się jeszcze nie zgodzę. Oczywiście zgadzam się, że nie jest w polskim interesie zawiązanie sojuszu rosyjsko-niemieckiego. Widać wyraźnie, że ten sojusz się zarysował na poziomie gospodarczym i świetnie sobie funkcjonował przez ostatnie lata. Natomiast nie jest tak, że tylko Polsce czy krajom Europy Środkowo-Wschodniej zależy na tym, żeby ten sojusz nie powstał i że tylko wtedy, gdy my będziemy temu przeciwdziałać, ten sojusz nie będzie funkcjonował. Przypomnijmy, że przeciwnikiem takiego sojuszu są także Amerykanie, przeciwnikiem takiego sojuszu są także, i tego nigdy nie należy lekceważyć, Francuzi i Brytyjczycy, którzy bardzo aktywnie przeciwdziałają. Dlaczego Brytyjczycy bardzo mocno zaangażowali się na Ukrainie, albo dlaczego Francuzi na forum Unii Europejskiej wspierają politykę sankcyjną wobec Rosji? Właśnie po to, żeby nie pozwolić się zbytnio umocnić Niemcom w oparciu o budowanie partnerstwa gospodarczego z Rosją. Więc wydaje mi się, że warto uwzględnić te kraje właśnie jak Wielka Brytania, jak Francja i ich interesy w kształtowaniu polskiej polityki zagranicznej, bo mają one wielokrotnie większą siłę niż na przykład kraje tak zwanego Trójmorza. Podziwem wysłuchuję tezy, która mówi, że należy traktować tak samo na przykład Niemcy jak Stany Zjednoczone. To nie jest, taka jest funkcja pana stwierdzenia, że nie należy patrzeć na tych, z którymi nie mamy jeszcze układu, należy patrzeć przede wszystkim na te państwa, z którymi mamy sformalizowane porozumienie. Niestety z Niemcami mamy sformalizowane porozumienie. Nie mówię niestety dlatego, że je mamy, bo dobrze, że je mamy, tylko dlatego, że Niemcy je nieustannie łamią i z tego trzeba sobie
z tego trzeba sobie zdawać sprawę. Tak, Traktat Północnoatlantycki, jeżeli chodzi o zobowiązanie właśnie do wyposażenia Polski w te... To bynajmniej z traktatów nie wynika. To jest właśnie problem z polskim rządem, że nie zawiera traktatów. Pan się myli, wynika dlatego, bo Solidarność w zakresie działania przeciwko wspólnemu wrogowi jest obowiązkiem, który Niemcy właśnie teraz łamią. I szereg innych spraw tutaj jasno wprowadza mówi. Pan w błąd. Niestety pan wprowadził w błąd w swojej wypowiedzi totalnie, zwłaszcza otwierając drogę do potencjalnego wejścia Chin do Europy i uczynienia z Polski. Ale Chiny są tu obecne. I uczynienia z Polski drogi, którą Chiny bardzo chcą posiadać, co jest zagrożeniem katastrofy politycznej, ale także gospodarczej, bo Chiny są bardzo często niesolidnym partnerem gospodarczym, z czego mieliśmy już doświadczenie przy budowie autostrady kilka lat temu, co doprowadziło do zupełnej katastrofy, ale przede wszystkim są zagrożeniem, dążąc do absolutnego dominowania państwa, z którym współpracują gospodarczo. Z tego punktu widzenia naprawdę potencjalne otwieranie się na Chiny, które są stałym, wytrwałym i zdecydowanym sojusznikiem Rosji, są jednolitym układem geopolitycznym, militarnym i gospodarczym z Rosją, jest naprawdę, no, powiedziałbym, świadectwem braku doświadczenia, proszę mi wybaczyć, geopolitycznego i wiedzy, jak wygląda historia i perspektywa funkcjonowania układu wschodniego, którego fundamentem jest porozumienie rosyjsko-chińskie. W tej sytuacji otwieranie się na Chiny rzeczywiście jest przede wszystkim wynikiem, proszę mi wybaczyć, ale naprawdę niekompetencji, nieświadomości, jak naprawdę wyglądają zagrożenia. I ostatnia sprawa, którą trzeba jasno powiedzieć. Pana zarzuty, iż Polska jest gotowa machać szabelką, iż Polska jest gotowa być wystawioną na pierwsze miejsce zagrożenia wobec Rosji, jest po prostu nieodpowiedzialnością, dlatego że Polska jest zagrożona i Rosja to mówi jasno i otwarcie. Rzeczywiście znajdujemy się w sytuacji niezwykłej, o najbardziej, największych potencjalnych zmianach od II wojny światowej. I jesteśmy państwem, które jest zagrożone przez imperializm rosyjski. Rosja mówi to wprost, jasno i otwarcie. Próby udawania, że można to rozwiązać w sposób taki, żeby rozgrywać to na przykład z Chinami, jest zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa i proponowałbym, żebyście państwo, którzy się odwołujecie do idei narodowej, a więc idei, której fundamentem jest bezpieczeństwo państwa polskiego, żebyście to przemyśleli raz jeszcze. Naprawdę, bardzo o to proszę, bo bardzo jest ważne, żebyście nie posługiwali się ideą narodową, wzmacniając sojusz rosyjsko-chiński i wzmacniając agresję rosyjską, imperializm rosyjski. A taki sposób myślenia właśnie wzmacnia potencjalną agresję rosyjską. I ad vocem dla posła. Zacznijmy po kolei. Po pierwsze, jeżeli chodzi o dominowanie państwa przez relacje gospodarcze. Znaczy wcześniej ja nie postulowałem otwarcia się na Chiny. Otwarcie Polski na Chiny dokonały polskie elity polityczne pokolenia ode mnie starszego. Polska została otworzona na Chiny w aspekcie gospodarczym bardzo szeroko, dużo bardziej szeroko niż ja kiedykolwiek bym postulował. Uważam, że ze szkodą dla wielu obszarów polskiej gospodarki. Elity okrągłostołowe, tak prawicowe jak lewicowe, dokonały uzależnienia importu. Ależ oczywiście, rządy prawicowe rządziły. Jedna rzecz, o którą bym bardzo prosił, to jak najmniej przerywania sobie. Proszę porozmawiać ze swoimi kolegami z PiS-u, którzy również w różnym charakterze uczestniczyli w tym wszystkim. Zresztą zna pan uczestników okrągłego stołu doskonale jako
również uczestnik Komitetu Obrony Robotników, bo przecież to jest to środowisko, które później spinało Okrągły Stół. Nie. Ja nie, rozumiem, że pan się z nimi w części rzeczy nie zgadzał. Spinała lewica Komitetu Obrony Robotników, była to, a nie Komitet Obrony naprawdę, Robotników. Mamy czas dla wodzem, więc proszę nie musimy mieć świadomość, nie sugerować sobie opinii publicznej, że cokolwiek Komitet Obrony Robotników miał wspólnego z Okrągłym Powiedziałem Stołem. O środowisku. Proszę kontynuować. Komitet Obrony Robotników nie ma nic chyba do relacji Chinami z Rosją. Wracając, otwarcie na Chiny nastąpiło od bardzo dawna. To, czego ja postuluję, to by nie zamykać się wbrew naszym interesom, uzależniając się gospodarczo od partnerów, którzy już w różny sposób nas dominują. Dla przykładu, Amerykanie dominują nas w obszarze obronnym, co widać bardzo wyraźnie po zamówieniach w przemyśle obronnym z okresu, kiedy pan był ministrem obrony narodowej, kiedy w tej chwili minister Błaszczak. Można powiedzieć, że całe zaopatrzenie robimy w jednym sklepie. Nie całe. Prawie całe. To, co oni nie mają na półce, to idziemy wtedy gdzie indziej. Natomiast już sklep francuski sobie obraziliśmy, prawda? Ach, to właśnie bardzo interesujące, co pan wypowiedział. Proszę, panowie, bardzo bym prosił. Ja panu nie przerywam. Przepraszam, ja panu nie przerywam. Jest pewien porządek dyskusji, którą prowadzimy. Ja rozumiem, że czasami są takie krótkie wrzutki w stylu jednego zdania, ale nie przerywajmy sobie dosłownie co 15 sekund, bo robi się z tego po prostu duży bełkot, a nie debata. Spokojnie, żeby się odnieść, więc proszę pozwolić, że to zrobię. Więc mój postulat nie jest taki, żeby w nadzwyczajny sposób otwierać się na Chiny, ani w szczególności pozwolić się Chinom zdominować w jakim obszarze. Mój postulat jest taki, żebyśmy nie pozwolili żadnemu jednemu konkretnemu państwu zdominować nas gospodarczo czy technologicznie. A do tego sprowadzały się propozycje amerykańskie, żebyśmy przyjęli ustawodawstwo, które będzie wykluczać każdy sprzęt w obszarze telekomunikacyjnym poza amerykańskim czy Unii Europejskiej, gdzie wiadomo, że to się sprowadza do dwóch czy trzech producentów. Potrzebujemy konkurencji i to jest to samo, co mówią ludzie z sektora gospodarczego, którzy używają później tego sprzętu. W związku z czym, jeszcze raz to podkreślam, potrzebujemy konkurencji, a nie uzależnienia. To była istota mojej myśli. Jeżeli chodzi o kwestię jednolitego układu z Rosją i z Chinami, jest to niewłaściwa percepcja sytuacji. Nie ma żadnego sojuszu, o czym pan wspomniał. Jest współpraca, jest uzgadnianie pewnych ruchów. Natomiast pomiędzy Chinami i Rosją jest tak daleko idąca różnica potencjałów, że tam cały czas jest napięcie. Rosjanie wcale nie chcą się uzależnić od Chińczyków. Natomiast my musimy widzieć różnicę interesów pomiędzy Rosją i pomiędzy Chinami. I na przykład kiedy Chiny zobaczyły, że Rosji na Ukrainie nie idzie, wykonały pewne gesty dystansujące się, przy czym, żeby było jasne, nie przeczę, że jest rodzaj gry do jednej bramki na forum międzynarodowym pomiędzy Chinami i Rosją. Ale bądźmy precyzyjni i rozróżniajmy to, gdzie państwa się wzajemnie wspierają, a gdzie mają sojusz, albo gdzie są spięte jakimś formalnym układem. W przypadku Rosji i Chin takiego spięcia nie ma, jest rywalizacja i polityka międzynarodowa dokładnie polega na tym, żeby tą rywalizację rozumieć, widzieć, gdzie są napięcia i te napięcia wyzyskiwać dla własnej sprawy. Tego uczył Dmowski i na tym polega dobre układanie polityki międzynarodowej. I ostatnia rzecz, pańska sugestia, że nie rozumiemy zagrożenia rosyjskiego. Otóż dokładnie do tego się sprowadzała moja uwaga. My doskonale rozumiemy zagrożenie rosyjskie. Rosja jest państwem agresywnym, jest państwem używającym armii do celów politycznych, co nie jest już przewidziane przez ogromną większość państw zachodnich, przynajmniej nie robi się tego w świetle kamer i oficjalnie czasem się gdzieś, tak jak Amerykanie ostatnio wypuszcza drona, żeby zabić swoich przeciwników, natomiast nie prowadzi się wojen napastniczych. Rosja jest krajem, który prowadzi wojny napastnicze i w tej sytuacji obowiązkiem liderów państwa polskiego jest prowadzenie polityki ostrożnej, polityki powściągliwej, polityki proporcjonalnej do swoich możliwości, a nie opowiadanie o bezpieczeństwie i jednocześnie wychylanie się przed szereg w każdej możliwej sprawie. To jest zachowanie idiotyczne i groźne. Panie przewodniczący, panie prezesie, znaczy naprawdę jestem trochę przerażony taką niewiedzą, jaką pan reprezentuje. Informuję pana, niech pan sięgnie do materiałów publicznie znanych, a potwierdzenie sojuszu rosyjsko-chińskiego miało miejsce półtora miesiąca temu, a w Pekinie podczas wizyty pana Putina i bardzo proszę... Proszę dodać, że nieformalnego. I bardzo formalnego zupełnie. I bardzo proszę, żeby pan to powiedział, ale wystarczy... Jak brzmi tytuł traktatu? Jeśli pan pozwoli. Wystarczy przejrzeć przebieg wydarzeń ostatnich 70 lat.
Wystarczy przebieg wydarzeń ostatnich 70 lat. Ludzi naiwnych, polityków naiwnych, którzy liczyli na to, że można rozbić sojusz chińsko-rosyjski, naprawdę niestety jest wiele. Zawsze ich państwa płaciły za tą naiwność dramatem, bo ten sojusz jest najbardziej trwałym sojuszem, z jakim mamy do czynienia dzisiaj na świecie. I warto z tego sobie zdawać sprawę. Sojusz amerykańsko-izraelski jest fałsz. Ci, którzy sobie z tego... Niestety sojusz chińsko-rosyjski jest jeszcze trwalszy. Zapewniam pana. I ci, którzy... I co więcej, groźniejszy dla bezpieczeństwa Polski, a to jest najważniejsze. I to jest jeden element. Drugi element jest związany z pana uzasadnieniem, że mamy być otwarci na pewnego rodzaju sprzęt chiński. Otóż problem z tym sprzętem, o którym pan mówi, polega na tym, że on, znajdując się w rękach Chin, staje się narzędziem dominacji gospodarki, całościowej dominacji gospodarki danego państwa, które będzie otwarte na właśnie ten sprzęt internetowo-telekomunikacyjno. W odróżnieniu od sprzętu amerykańskiego, jeżeli pan pozwoli, tylko że Stany Zjednoczone nie są państwem, które dąży do tego, żeby zniszczyć niepodległość Polski. Taka jest różnica i warto, żeby pan sobie z tego zdawał sprawę. A Chiny wraz z Rosją dążą tak do imperialnego działania, które ma zniszczyć Polskę i ma zniszczyć niepodległość Europy. Tak, dokładnie właśnie tak jest. Jeżeli państwo tego nie rozumiecie, to przemyślcie to raz jeszcze. Odsyłam, panie ministrze. Pozwoli. Przemyślcie to raz jeszcze. Ja naprawdę jestem otwarty, rozumiem, pan powiedział, że państwo jesteście młodzi, w porządku. To jest naturalne, nie mam nic, że tak powiem, przeciwko temu. Tylko pomyślcie o tym, że jesteście posłami, pomyślcie o tym, że jesteście odpowiedzialni za bezpieczeństwo kraju i nie mówcie rzeczy, które ładnie brzmią, ale są absurdalne. Państwo polskie dzisiaj musi się tak uzbroić i tak nastawić na koncentrację całego wysiłku narodu polskiego, na zagwarantowanie sobie bezpieczeństwa, że cała ta, tak powiem, to co, wszystko co pan mówi, że musimy być ostrożni, że trzeba zwrócić uwagę, że nie wolno się wysuwać naprzód. Tak, nie wolno się wysuwać naprzód, ale to nie my się wysuwamy naprzód, jeżeli chodzi o imperializm rosyjski, tylko o wiele bardziej wysuwa się naprzód ten układ anglosaski, który został stworzony rok temu, łączący Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Australię, Kanadę i Nową Zelandię. To jest podstawowy układ, który dzisiaj przeciwstawia się właśnie układowi chińsko-rosyjskiemu. I dobrze, żebyście państwo to zobaczyli. A my jesteśmy najbardziej zagrożeni w tym oto sensie, że Rosja jasno mówi, że będzie dążyła do tego, żeby zdominować Polskę tak, jak ją dominowała przed 1997 rokiem. Panie marszałku, kropka. I jeszcze rozumiem, że będzie 2%. Ja proponuję wprowadzić jakiś limit czasu, bo ja się staram nie przerywać. Natomiast ale panowie, obaj do końca akceptuję formę, w której zamiast mówić o faktach, pan minister będzie tutaj udzielał pouczeń politykom konkurencyjnej opcji. Z całym szacunkiem, ale gdybyśmy oczekiwali pouczeń od polityków PiS-u, to byśmy się zapewne zapisali do tej partii. Tymczasem tworzymy partię konkurencyjną politycznie, lepszą, mającą lepsze odczytanie polskiej racji stanu i sytuacji międzynarodowej. I myślę, że ani mnie, ani naszych wyborców pańskie pouczenia niestety nie są po prostu potrzebne w kwestii merytorycznej. Odsyła pan do materiałów, ja odsyłam do najobszerniejszego po polsku wydanego raportu w sprawie sojuszu czy współpracy, jak zwał, tak zwał, nieformalnego chińsko-rosyjskiego. Raport Ośrodka Studiów Wschodnich Państwowego Think Tanku, podległego w tej chwili rządowi PiS-u z zeszłego roku, który opisuje to z największymi szczegółami. Zachęcam naszych widzów, żeby przeczytali ten raport, około 100 stron, i wyciągnęli wnioski, kto z nas ma więcej racji, czy jest to układ sztywny, czy jest to układ wzajemnych korzyści, pełen napięć i o nieformalnym charakterze. Druga sprawa, no jest całkowitą niedorzecznością stwierdzenie, że rok temu powstał jakiś nowy układ anglosaski. Akurat współpraca państw anglosaskich, które pan wymienił na forum międzynarodowym,
To jest rzecz, która trwa od pokoleń i o ile pomiędzy Rosją a Chinami, każdy kto zna historię, wie, że były okresy bliskiej współpracy i były okresy silnej, brutalnej rywalizacji, tak akurat pomiędzy państwami anglosaskimi, to jest układ elit, to jest porozumienie na poziomie językowym, gospodarczym. Brexit akurat wiele nowego tutaj nie wniósł, bo współpraca bliska, co widać, był pan szefem służb wojskowych, więc mógłby pan powiedzieć, jeżeli oczywiście podległe służby informowały na ten temat, jak wygląda bliskość współpracy służb amerykańsko-brytyjskich. Na przykładu oni się wymieniają pewnymi informacjami, którymi nie dzielą się z innymi partnerami natowskimi. To nie jest nic nowego. Tutaj postawmy kropkę, jeżeli chodzi o geopolitykę. Panowie, tutaj z powypowiedzi. Jeśli pan pozwoli. Problem polega tylko na tym, że sformułował pan pewne, bo rzecz nie polega na... Część tego, o czym mówimy, to jest dyskusja co do naszych poglądów, ale część to są fakty. No i nie można się zgodzić na to, żeby te fakty były przekazywane opinii publicznej w sposób nieprawdziwy. Mówiłem bardzo jasno o tym, o sojuszu, który został zawarty 1,5 miesiąca temu, a pan odsyła naszych słuchaczy do tekstu, który powstał 1,5 roku temu. W związku z tym on nie może obejmować tego dokumentu, więc bardzo proszę, żebyśmy się naprawdę w tej sprawie porządnie zabrali. I ostatnia sprawa. Mam wrażenie, a miałem nadzieję, że tak nie będzie, że wasze myślenie, a przynajmniej to, które pan teraz przedstawił, dominuje Korwin-Mikke, dominuje opcja rosyjska. Bardzo mi jest z tego powodu przykro i raz jeszcze proszę, zastanówcie się nad tym. Dwa zdania dla posłów. Ja tylko proponuję, żebyśmy skupili się na wyrażaniu swoich poglądów, a nie ocenianiu swoich wypowiedzi. Oceny pozostawmy widzom. Widzowie mogą ocenić, na ile moje wypowiedzi i myślenie dominuje, która osoba.